Szanowni Państwo, jest godzina 14. Dzisiejsza konferencja, a bardziej może chciałbym, żeby to było oświadczenie, a nie konferencja. Myślę, że tak jak w tamtym tygodniu Państwo śledziliście wydarzenia, a i myślę na sesji Rady Miasta i nie tylko, bo była również konferencja. Jestem Wam winien, jako mieszkańcom Tarnobrzega, informacje, myślę, dosyć istotne na temat tego, co dalej dzieje się w kwestiach TBS-u. Drodzy Państwo, myślę, że zacznę od przeczytania dokumentu, który dzisiaj otrzymałem. Decyzja po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lutego 2019 roku Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ulica Mickiewicza 4, 39400 Tarnobrzeg udziela się pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce numer ewidencyjny 3625/4 po podziale numer ewidencyjny 3625/7 przy ulicy Świętej Barbary, obręb 0012 Tarnobrzeg. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe w zakresie zagospodarowania działki przypisanej do obiektu, to jest uzupełnienie brakującego humusu i obsianie trawą. Termin wykonania wyżej wymienionych robót określony został na do 30 czerwca 2019 roku. O wykonaniu robót należy powiadomić tutejszy inspektorat pisemnie. Uzasadnienia nie będę czytać, bo jest długie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego miasta Tarnobrzeg Józef Bruc. Co to oznacza w praktyce? To, o czym mówiłem już jakiś czas temu, że dla mnie najważniejsze, żeby do budynku przy ulicy Świętej Barbary weszli mieszkańcy. W tym tygodniu mieszkańcy będą mogli do swoich mieszkań wreszcie wejść. Jest to zgodne z prawem, jest to długo oczekiwane przez przede wszystkim osoby, które czekają na te mieszkania. Myślę, że też przez opinię publiczną, która była niejednokrotnie podgrzewana różnymi informacjami, a ja powiedziałem jasno i wyraźnie. Mnie zależy na wielu rzeczach, ale najważniejsi są mieszkańcy tegoż właśnie bloku. To stało się faktem. Niektórzy mówią, z faktami się nie dyskutuje. Nie dyskutuje się. Z tym faktem się nie dyskutuje. Budynek jest możliwy do zamieszkania. Niektórzy przy takich dokumentach mówią, mamy to. Nie, proszę Państwa, ja tak nie powiem. Ja się cieszę, że długomiesięczna udręka mieszkańców bloku przy Świętej Barbary, mam nadzieję, że wreszcie się skończyła. Co przed nami? Przed nami wymiana zamków, bo te zamki nie zostały wymienione ze względu na to, że czekaliśmy do piątku na klucze. Mimo mojej prośby o niedyskutowanie za pomocą mediów, to jednak ta dyskusja nadal się potoczyła, mimo że równocześnie, kiedy trwała dyskusja na portalu, u mnie w gabinecie było spotkanie z przedstawicielami firmy, no ale to takie mamy zwyczaje dzisiaj, więc ja już na to nic nie poradzę. Wymieniamy zamki, wymieniamy klucze, dlatego to nie dzisiaj wejście do budynku i pewnie nie jutro, ale myślę, że od środy to już będzie możliwe. W tym tygodniu obiecuję, że mieszkańcy zaczną wchodzić do swoich mieszkań. Drugi krok, o którym mówiłem i który dla mnie jest bardzo istotny. Podwykonawcy. Czyli teraz przystępujemy do drugiego kroku, a właściwie robimy to równolegle, bo nie to, że od dzisiaj. Pismo do podwykonawców zostało przez TBS skierowane i
To jest dla mnie drugi istotny element tej obecnej układanki. Trzeci, ponieważ, proszę Państwa, narasta multum pytań i byliście świadkami tutaj zresztą w tej sali. Nie jestem pewien, czy mogę to nazwać pytaniami, ale jedno na pewno padło. Postanowiłem, że do spółki wpuszczę w tej chwili audyt po to, żeby rozwiązać, a właściwie odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, które padają i pewnie jeszcze padną, jeżeli chodzi o różne kwestie w spółce. Dlatego będzie audyt i po audycie będziemy wiedzieli, mam nadzieję, wszystko. I wszystkie pytania, na które pewnie się pojawią na najbliższej sesji, mam nadzieję, że na te wszystkie pytania ta odpowiedź zostanie udzielona. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo. Uważam, że jeszcze raz słowo przepraszam z moich ust w stosunku do mieszkańców, którzy tyle miesięcy czekali na swoje mieszkania, jest może mało, ale jest chociaż tym jednym słowem, które osoby sprawujące władzę w mieście Tarnobrzegu powinny skierować. Wiem, że może niekoniecznie to powinienem być ja, ale tak jak powiedziałem, ja od odpowiedzialności nie uciekam. Nie uciekam też od tego, żeby powiedzieć tymże ludziom słowo przepraszam. Przepraszam za to, że czekaliście, ale cieszę się, że zrobiłem to. Dokonałem tego, co niektórzy mówili Bożkowi, na pewno się nie uda. Dziękuję, drodzy Państwo. Na dzisiaj to tyle.